Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 opowieści Antona. Dzień dobry, pamiętajcie, żeby zostawić lajka na dobry początek widzowie, jeżeli się cieszycie w ogóle, że już się zbliża majówka i będzie tyle wolnego czasu w ogóle widzowie. Piękna sprawa, majóweczka, piękna pogoda, zbliżamy się do wakacji, super sprawa, więc ty widzu został suba, lajka, a my widzowie pewnie zapytacie się, co robimy już w LS. A już wam śpieszę z tłumaczeniem, bo po powrocie do LS odebrał nas Franklin, którym razem w nasze trio znaleźliśmy pieniądze, które ojciec otrzymał od tej dziwnej organizacji, dla której postanowił pójść do więzienia, pieniądze. Tylko, że tych pieniędzy nie ma wszystkich. Jeżeli oglądaliście Pesze, to doskonale wiecie, o co chodzi. A jesteśmy teraz na plaży, bo ojciec oczywiście dramatyzuje i podejrzewam, że bardzo słusznie dramatyzuje, bo Anton się czuje tragicznie w obecnym stanie. Strasznie się źle czuje, ma jakieś zawroty głowy. Nie jest oczywiście wielki mężczyzna, się nie chce do tego przyznać i nie chce martwić ojca. Więc teraz zobaczycie, o co chodzi i zapraszam was na dzisiejszy odcinek, w którym będziemy się zajmować zdrowiem Antona, może zahaczymy o poszukiwanie reszty pieniędzy naszego oczywiście kochanego Richarda. I co widzu? No zapraszam cię do oglądania, zostaw lajka, jeszcze przypominam na dole, a my zaczynamy. Ojciec, będziesz tak nade mną teraz stał co chwilę? Tak. Uwierz mi, ja nie mam 7 lat. Tak w ogóle lepiej? Jak zmieniłeś te ubrania, to trochę luźniejsze. Ubierasz mnie obecnie. Pilnujesz mnie, każesz mi wszystko robić, naprawdę ja nie mam 7 lat i uwierz mi, że się czuję okej. To, że mnie jakieś duszności złapały czy kaszel, naprawdę, ja bardzo doceniam, że ty się martwisz i w ogóle, ale bez przesady, okej? No, dobra, ale mi się wydaje, że musimy się udać do lekarza. Boże święty, patrz, wstanę, czuję się okej, okej? Naprawdę, uwierz mi... No jak ja widziałem, to nie wyglądało dobrze. Powiedziałbym ci, jakbym się czuł źle, okej? O właśnie, kaszlesz. No i co? Wiesz, ile ludzi choruje na kaszel, na przeziębienie, na grypę, no, i takie inne? Powiedzmy sobie szczerze, na jakiej teraz jesteś chorobie. To jest... No, trzeba pielęgnować, tak? Czyli co, ja teraz lekko się potknę, złamię paznokieć albo naderwę sobie lekko mięsień i ja już muszę lecieć do szpitala na kompleksowe badania? Nie. No to naprawdę, wychilluj, okej? Okay? Ale tak jak jedziemy do lekarza. Boże święty, on chyba nam widzowie nie da spokoju. No co? Pod jednym warunkiem pojadę do tego lekarza. No. Jak się uspokoisz po tym i przestaniesz zawracać tym dupę. Dobra. Super, to znajdź jakiegoś lekarza, ja sobie jeszcze chwilę posiedzę. Daj mi 5 minut. W sumie to... Czekaj, powiedziałeś, że ogarniesz to? Tak. Ty? Ogarniesz mi lekarza? Tak. No to... Kurde, jakaś nowość, no dobra, zobaczmy, czy sobie dasz radę. O kurde, widzowie, ojciec się zarzekł, że znajdzie nam lekarza. Zazwyczaj to my musieliśmy ogarniać takie rzeczy i najprostsze czynności. Czyżby Richard dzisiaj się ogarnął i naprawdę się zaczął martwić? Czymkolwiek? Zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Ciekawe, czy dzisiaj zobaczymy Richarda w końcu w normalnej formie i bez odklejek i naprawdę ogarniętego, dobrze, rozsądnego. No, dobra. Gdzieś, to się... Ty, faktycznie z kimś gada. W tym wypadku, dziękuję bardzo. Oho. I do widzenia. Ogarnu? No i co, nie mówiłem. Chwila, moment i załatwione. Serio? Tak. Wow. Nie, idę to pierwsza klasa. Dobra, nie wiem, drogie to chociaż? I czy ktoś nie ten pytałem o co. Jakiś, ale to jest jakiś lekarz od tej choroby, czy jakiś po prostu nie, lekarz? Nie, to podobno jest jakiś totalny specjalista, taki wiesz, to jest taki wyższej ogólny? Klasy. Taki prywatny. Aha, no to pewnie ohoho. No dobra. Jakby no mi się wydaje, że nie przebijemy 20 milionów, więc w porównaniu do tego będzie taniej. Też mi się tak wydaje. Wątpię, żeby prywatny lekarz wziął sobie tyle kasy. No zobaczymy. No dobra widzowie, w takim razie udajemy się do lekarza. Ojciec chce, to ma, ale no pozytywnie mnie zaskoczył, że przynajmniej to ogarnął, nie? Zarzekł się, w sensie tak namawiał Antona, no to faktycznie ogarnął. W ogóle ci z warsztatu od Lexusa się coś odzywali? Chyba nie. A gdzie ty się wsiadasz? Ty nie będziesz prowadził w takim stanie. Wsiadaj do pasażera. Ty nie będziesz, a ty nie będziesz ja prowadzę. Ty nie będziesz prowadził bez prawa jazdy. Proszę usiąść za pasażera. Co jak nas policja zatrzyma? To ja będę miał problem. Najważniejsze jest to, żeby ci się nic nie stało. Usiądź za pasażera. Będę jechał jak stara babcia do kościoła. Na to liczę. Mówię, że to jest auto zamienne, nie? Dopóki Lexus z warsztatu nie wróci. Tak. Przypominam ci, że jak go rozwalimy, no to będziemy musieli nieźle zabulić. Kurde, widzowie, naprawdę Richard mnie dzisiaj zaskakuje. No strasznie ogarnięty gość. Co prawda nie powinien prowadzić, ale no jest obecnie tak przejęty stanem Antona, że no nie przemówimy mu do rozsądku i no, ale chyba z jednej strony też chyba lepiej, żeby on faktycznie prowadził, no bo jeżeli Anton by zasłabł za kierownicą albo coś takiego się podobnego stało, straciłby nagle, wiecie, poczuł się źle czy coś, to wypadek gotowy na miejscu, nie? To też nie ma co ryzykować.
podziękować pod takim względem. Pewnie zapytacie też, gdzie jest Lexus. Widzowie, Lexus jest w lekkiej naprawie, bo doznał małych rysek pod naszą nieobecność, ale to wiecie, to podejrzewam, że już jutro albo pojutrze powinien być, ale dostaliśmy takie autko na zastępcze na ten moment, kiedy jest w naprawie. Przynajmniej mamy czym się wozić, nie? Znaczy, nie żeby to auto było jakieś złe, jest super, nie? No ale Anton razem z Richardem chyba woleliby swojego Lexusa. No nic, widzowie. Widzimy się u lekarza. Dobra, to chyba gdzieś tutaj. Kurde, no fajne te mieszkanka. On w domu przyjmuje, czy co? Chyba tak. A to mamy wejść tak normalnie? Bez pukania, w sensie to on po nas nie wejdzie? Czekaj, to tędy się wchodzi? Chyba nie. No a którędy? Chyba z drugiej strony jest wejście. No tu miałeś bramkę normalnie. Tu też masz bramkę. A tam miałeś schody na górę. O, tu są drzwi, zobacz. Aha. No i chyba... No dobra, zadzwonię, żeby nam otworzyli, bo jest zamknięte. Okej. Okay. Dobra, widzowie. Dzień dobry, no jesteśmy Richard już pod dzwoni, drzwiami nie ogarnia nam wejście. Jest możliwość otworzenia, bo aktualnie zamknięte są. A, no dobra, jeżeli taka jest sytuacja. Dobra, to my już się na tą stronę kierujemy. To tutaj na lewo, tak? Będzie trzeba pójść. Okej, dobra. To zaraz się widzimy. I co? Nie tędy. Wejść trzeba tutaj, od zewnątrz. Aha. I na górę się skierować. Okej. Okay. Kurde, ty powiem ci, ojciec, że dzisiaj mnie naprawdę zaskakujesz. Ja zawsze jestem mądry człowiekiem. Inaczej. Od kiedy wyszedłeś, zazwyczaj jesteś mądry inaczej. Ale dzisiaj powiem ci, że no, szapoba. Naprawdę ogarniasz temat i no, kurde, zaskoczony jestem, naprawdę. Co tutaj? Dobra, to chyba tu. Dzień dobry, my dobrze trafiliśmy? Tak, zapraszam. No, Anton Clinton, mój ojciec zaczął dramatyzować, że potrzebuje niby lekarza, a ja tak nie sądzę wcale. A państwo w jakiej sprawie, w sensie tak dokładniej? No mówię, no to nic, no nic poważnego, tak? Tak naprawdę, dzisiaj mi po prostu lekko ten gorąco było, to coś pokaszlałem, a ojciec w panikę wpadł i jedźmy do lekarza. A to pan na coś chory? No, można tak powiedzieć. Objawy jakieś? Anton, chodź na słówko, niech pan... Da nam sekundę, dobrze? Ja muszę przegadać tu z synem jedną sprawę, dobrze? Dobrze, dobrze. No. Jakbyś mógł trochę się ogarnąć i nie zgrywać z siebie jakiegoś wielkiego bohatera. Każdy wie, że chorujesz, więc nie zgrywaj przed lekarzem, że nic takiego nie ma. Jest jak jest, powiedz mu wszystko, a ja nie chcę słuchać jakichś pierdzielenia, że czegoś nie ma i jest jak i przedłużania. Szybko załatwmy i po sprawie. Dobrze, tak jest, tatusiu. I bardzo dobrze. Kurde, widzowie. Richard naprawdę, oj, dzisiaj odpalony. Rozumiem z naszej rozmowy, tutaj syn zaraz wszystko powie. Choruję na pewno przypadłość, która jest ciężka i no nic, no, dzisiaj miałem po prostu straszne duszności, kaszel, słabo mi się robiło i tyle w sumie. Okej, dobra, zapiszę sobie. Co prawda nie pamiętam, jak się ta choroba nazywała, bo ona miała jakąś dziwną łacińską nazwę, ale wiem, że jej leczenie jest strasznie drogie i jest jeden specjalista w LS i on jest średnio z pełna rozumu. Aha, okej, dobra. Za bardzo nie wiem, co panu przepisać, no ale jedyne, co chyba pan może, to więcej sportu. Więcej sportu? Tak, jakieś bieganie, jakieś pajacyki, ćwiczenia. No ale to, co mi to pomoże, bo nie rozumiem. No nie wiem, może coś z kondycją. Z kondycją może być coś nie tak. Co ma kondycja do tej choroby? No jest zalecane, żeby dużo przy tym ćwiczyć. Jezu, pierwszy raz taką diagnozę słyszę, no ale no co? No dobrze, no. Jakieś leki czy coś, nie wiem, jakaś aspirynka, morfinka i takie inne rzeczy, czy raczej nie? Nie, lepiej się nie bawić w takie rzeczy. Okej. I to tyle? Tak, to tyle. W razie czego to jeszcze zapraszam. Dobrze, no to co, no zadowolony ojciec? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zadowolony. Dobrze, to my dziękujemy i rachunek niech pan przyśle po prostu na Antona Clintona. Dobrze. Miłego dnia. Miłego. No i co? No i widzisz, trochę mniej stresu teraz będę miał. Powątpiewam, że jest specjalistą, ale posłuchamy się go. O Boże Święty, no. Znowu spędzimy miło czas razem. No, jak znajdę zwykle, jakiegoś ci trenera, żebyś trochę tą kondycję nadrobił. Nie, no ty chyba żartujesz, że ty chcesz to dzisiaj robić. A co, jutro, pojutrze? No nie ma czasu. Boże Święty, co ja mam teraz, nie wiem, biegać, grać w piłkę nożną, czy co? No, właśnie zastanawiam się co, ale myślę nad tym pobieganiem na dworze.
No, a ty prowadzisz, tak? Zgadza się. Okej. Okay. No i jak ty sobie to widzisz? Jak ja sobie to widzę? No ja sobie to widzę tak, że będziesz... Kurczę, to ja mam zwidy takie, czy... Co jest? Czemu jakiś gość chodził po środku drogi? Nie wiem, to miasto zawsze mnie zadziwia. Dobra, co no co, wracając do naszej rozmowy. No. Znajdę ci kogoś, tak? Ale... Jakiegoś trenera personalnego. No i co, ja mam teraz pajacować z jakimś trenerem personalnym, żeby ćwiczyć, bo mi tak jakiś lekarz powiedział. No tak. Miałem dziś jakieś duszności i inne głupoty. Trener personalny, ćwiczenia, nie no super po prostu leczenie, naprawdę. Gdzie ja przed chwilą miałem duszności, jakiś kaszel, wyśmienite po prostu pomysł. Że ja się tak uduszę podczas biegania. Lekarz tak powiedział, więc tak zrobimy. A co jak to jest jakiś, nie wiem, pseudolekarz? Sprawdziłeś jakieś opinie na Google Mapsach albo coś takiego? No tak, że normalnie no bardzo dobrze wykwalifikowany jest. Boże, nie wiem, źle to widzę po prostu. Debilu, jak jeździsz! Widziałeś, jak ten motorzysta pojechał? Tak, widziałem. O Boże, ja nie święty. Potrafię. Kurde, widzowie, no ciekawe, czy... Dobra, no to co? Poprawienie sobie kondycji... Czy poprawienie sobie kondycji to jest na pewno dobry plan przy naszym obecnym stanie zdrowia Antona? Czy to jest na pewno dobre leczenie? Znaczy, nazwę tego leczeniem bardziej, a zadbaniem o to i może mniejszym rozwijaniu się choroby. Coś takiego. Coś pomiędzy tym, co powiedziałem. Ale no, kurde, nie wiem. Możecie dać znać w komentarzach, co wy uważacie, czy to jest dobry sposób, żeby dbać o siebie w czasie tej choroby. Po prostu uprawiając sport. No nie wiem, no dziwnie to brzmi, skoro Anno przed chwilą mówię, no miał duszność, jakiś kaszel i inne takie rzeczy. A ojciec ja znowu coś ogarnia, co jest? Tutaj do pana... To serio chyba ogarnia jakiegoś normalnie syna, mojego trenera. Mojego syna umówić na indywidualne tutaj... Nie wiem, jak to się tam po fachowemu nazywa, ale tam trening, tak? Indywidualny z panem z biegania, tak? Bo są zalecenia od lekarza. No, ile syn ma lat? Nie ma 12 lat, już jest dorosły, porządny człowiek. No dobra. Tak by pan mógł tylko podać lokalizację, gdzie mam podjechać w takim wypadku. Ile to będzie płatne? Okej, dobra. Będę ugadać. Czy to się widzimy? To ja. Czy ty zadzwoniłeś do jakiegoś trenera personalnego dla dzieci? Nie. To czemu on pytał o wiek i powiedział, że nie ma 12 lat? No bo myślał, że wiesz, że dla syna, to myślał, że dla jakiegoś przyjaciela. No tak, no raczej jak zazwyczaj ojciec kogoś gdzieś umawia, to raczej dzieciaka, nie? Raczej dorosły facet nie wysługuje się ojcem. No ale za dzieciaka nie miałem takiej możliwości, to przynajmniej teraz się tym zajmujesz, nie? No pewnie, że tak. Zawsze się tym zajmowałem. No, jakoś inaczej to zapamiętałem. Dobra, nie wnikajmy w te stare dzieje. Jedziemy, nie ma co. Jedziemy do trenera. Widziałem to, nie denerwuj się nawet, jedź po prostu już naprawdę i... Miejmy to z głowy, naprawdę, zaliczmy ten trening, 15 minut pobiegajmy, odbębnijmy to i koniec. Jakie 15 minut? No a ile ty sobie wyobrażasz, że ja będę biegał? No. Wiesz, kiedy ja ostatnio jakiś sport uprawiałem? Chłopak bierze 150 za godzinę, no to ja tu chciałem mówić 3-4 godziny. Nie, no ty chyba jesteś chory, że ja 3-4 godziny będę biegał. A co, nie? Ja nie mam 16 lat. Ale wiesz, o kondycję zawsze co ja jestem? Co jestem, Robert Lewandowski, żeby 90 minut biegać? No musisz być nawet lepszy od Roberta Lewandowskiego. Ciężko, wiesz? A to już nie ma problem. Kurde, widzowie, zobaczcie w ogóle, gdzie nas ojciec prowadzi. Czy ten trener personalny jest na jakiejś górze Chiliad? A nie, chyba jesteś na miejscu. Zgadza się, tak, to tutaj. To tutaj? Tak, to tutaj zabrakujemy. To jest jakiś park. No, w parku będziemy trenować? A gdzie? Nie wiem. Ciuchy to ja mi dalne do biegania dzisiaj. Żeś mnie tak ubrał, jakbyś wszystko przewidział. No widzisz. No i gdzie jest ten trener? Nie wiem, że to jest ten gość przed nami. O, chyba tak. Dzień dobry, z panem Witam. Dzień dobry, Anton Clinton. A to Richard Clinton. Ojciec podobno jakieś biegi umawiał, czy coś takiego. Ja trochę się nie... Tak, umawiał. Aha. No to sobie pobiegamy, ale przed odpowiednio rozgrywki. Widać. Dziwny koleś w ogóle. I ja to mam robić? Zostawiam. Tak, krok. Jesteś pod jego opieką. Ja się jeszcze przedstawię. Mhm. Shitori Hakamuta. Okej, okay. Miło mi, panie... Shitori Hakamuta. Shitori. Shi...
Shitori. Shitori. Dobra, może być. No, ale teraz yoga. Trzeba się odpowiednio rozciągnąć. No to zostawiam cię z nim, ja sobie pojadę na kawkę, wrócę tu za jakiś czas. Super, świetnie, dzięki, wiesz? Potem mentalną rozrzutkę, lewy, prawy, co pan robisz, kurde? To my to jogę ćwiczymy, czy co? Teraz prosty, garda, o, prawo, lewe, góra. Ja nie wiem, co tu się widzowie dzieje. Jesteśmy gotowi do biegania. Ale to cię pan rozgrzał, nie ja. No to czemu się nie rozgrzewa? No bo ja nie wiem, co mam robić. Powtarzaj za mnie. Ale nie chcę panu na dupsko patrzeć. Lewy, prawy, góra, prawy, lewy, góra, prawy, góra, dół, no. Bardzo dobrze. Ale nie wydaje mi się, żeby to była dobra rozgrzewka. Już ta joga chyba była i rozciąganie się było lepsze. No to się jeszcze prościej. Joga. Joga. Trzy. No i co? No to widzowie, mamy dzisiaj sportowy dzień. Trzeba się odpowiednio rozciągnąć. Nasze mięśnie nie mogą być spięte. Aha. Powoli, ostrożnie, delikatnie. I teraz możemy biegać. Już? Tak. A to ile tego biegania mamy zaliczyć dzisiaj, trenerze? Te boisko ma tutaj około, no myślę, że z 2 ary. To 200 arów, czyli tak około 15-16 km. Ile, przepraszam? Ja nie pamiętam, kiedy tyle przeszedłem. No może 12 km. No Boże święty. Dobra, 12 km będzie git. Chwila, ja tu zegareczek nastawię. Hop. No to i co? Dookoła biegać mam? Dookoła razem ze mną. Dla mnie to będzie taka rozgrzeweczka. Domyślam się, no. No to zapraszam. Nie musi pan biegać sprintem, może być... No właśnie, wolę truchtem biegać, wie pan? Bo ja się zaraz zdyszam. Już powoli nie jest ciekawie, ale na razie jest stabilnie. Boże święty. Jezu, co on mnie wciągnął, no? Chwila, może ja pana wyprzedzę i panu pokażę, jak trzeba biegać. Ale ja umiem, proszę pana, biegać pan do cholery. Pan będzie za mną biegał, po prostu ja panu trasę pokażę. No może jeszcze jakaś przerwa mała, co? Cholipka. Za 3 km. Co jest, widzowie, tu jakiś ślepa dostał od Glaski. A my sobie biegamy i wszyscy zadowoleni, nie? A po 3 km. O Boże święty. 30 sekund przerwy. Proszę pana, mi już zaraz płuca wyjdą na zewnątrz. To chyba nie bardzo dla mnie. Dobrze. Sport to zdrowie. No chyba nie w moim wieku i nie w moim stanie. Synu, pamiętaj, jak nie będziesz ćwiczył, twoje życie będzie słabe. Ale co ty mi, panie, jeszcze jakieś słówka na wiatr rzucasz, co one mi dadzą? Słuchaj, będziesz ja takie, biegał... takie motta to ja w telewizji słyszę, albo w internecie, na Instagramie, jakichś coachów. Jeżeli będziesz cały czas biegał, wtedy będziesz dłużej żył, słyszałeś? Częste ćwiczenia dodają życie, słyszałeś? Dodają lata. Na razie to się czuję, jakby miało mi zaraz odejmować. Ja mam 54 lata, widzisz jak wyglądam? Przecież ty brzmisz na 12! Słuchaj, ale najważniejsze jest to, jak wyglądam. No nie może wyglądam na 54. Przebiegliśmy już chyba z pół kilometra, a ty gadasz jakbyś siedział na w kiblu. Ledwo przebiegliśmy, poczekaj, już spojrzę. 200 metrów. O Boże. 213. O! Spokojnie, to mało. Dobra widzowie, Andos chyba to tak trochę jeszcze pobiega i trochę spędzi czasu z naszym Shikuri, czy jak on tam się nazywał. Ja was chyba nie będę zamęczał. Widzimy się po kilku kilometrach. Dawaj, nie zamulaj, nie zamulaj, nie zamulaj. Patrz, jeszcze okrążać nadąża. O Jezu. Ja już nie mogę. Biegnij. Już wstaję, trenerze. Przepraszam. Biegnij. Raz. Biegnę. Ale to jest naprawdę męczące. Nie, na skróty tutaj, na skróty. Nie dookoła, raz. Nie dam rady. Dookoła. Nie dam rady. Dookoła, masz dać radę. Ile już przebiegliśmy? Ile już przebiegliśmy? Wow, 891 metrów. O, pierwsze koty za płotem.
Słuchaj, powiem ci szczerze, trening bez wymiotowania to nie trening, a tak dostaniesz dodatkowe kalorie. Bardzo super mi trening, wiesz? Cieszy mnie to, synu. O Boże, już się nie dam rady. To nie dla mnie, naprawdę, panie Shikuri. O Boże, dobra. Nie, puść mnie. To będę biegał z tobą, a ty masz pracować samymi nogami. Nie. Samymi nogami, nie, pracuj, bo będę pracuj. Znowu żygał. Będę znowu żygał. To będziesz żygał. Pracuj nogami. Dobra, widzowie, on nam chyba naprawdę nie odpuści. Musimy chyba Antonem dobiec co do końca. O kurde, trochę pan ciężki. Dawaj, wstawaj, żołnierzu. Skończyliśmy już to na dzisiaj, panie. To nie rozgrzewka. W zasadzie dla mnie jest rozgrzewka. Nie, panie, proszę pana. Ja pasuję, naprawdę. Dziękuję bardzo za dzisiejszy trening. Dobrze. Proszę pana, jeszcze mogę zostać pana coachem życiowym. Nie, ja podziękuję, naprawdę. Ja sobie świetnie radzę ze swoim. 7752850. Nie potrzebuję jakiegoś coacha, naprawdę. Potrzebuje pan, widać to po panu. Zapraszam na następny trening jutro. Nie. Jutro pobiegniemy 10 km. Zapraszam na ten trening, ale dzisiaj tak bardzo dobrze panu poszło. Nie. Bardzo dobrze panu poszło. Ojciec, jedziemy stąd, uciekamy. Wsiadaj do auta, ja mam go dosyć. Proszę pana, zapraszam jutro na trening. Żegnam! Nigdy więcej! Nigdy więcej żadnych treningów, treningów personalnych, biegów, sportu, to nie dla mnie. Naprawdę, uwierz mi, czuję się 10 razy gorzej niż się przed wizytą u lekarza. Naprawdę. Nigdy, cholera, więcej. Okej? Okay? Nie obiecuję, ale okej. Jakieś jeszcze plany na dzisiaj? Może jakiś, nie wiem, wegetariański obiadek? Jakiś hummus, surumus i inne rzeczy? Wiesz co, właśnie sobie przypomniałem z kawy, myślałem o tych pieniądzach, nie? No. Które wykopywaliśmy i których nie ma w zasadzie no, też. No, w sumie. O tych zaginionych, no nie ma pata, że one wyparowały sobie tak o. No to prawda, no ale to chyba ci z Franklinem mówiliśmy, że no najprawdopodobniej, no to ktoś cię wyrolował. Ktoś musiał mnie zajumać. No. Ej, jeżeli to zajumał, to zajumał mi 8,5 miliona. No. A więc trzeba coś z tym zrobić, bo moja propozycja to je znaleźć. Trzeba je spróbować. Ej, kurde, widzowie, ojciec mówi rozsądnie w sumie. My wcześniej o to nie zahaczaliśmy chyba, że jeżeli te pieniądze zniknęły, no to naprawdę no ktoś je musiał ukraść po prostu, nie? Czyli one są de facto do odzyskania chyba. Ty, no ale no odzyskanie odzyskaniem, nie? Ale jest kilka przeszkód na drodze, wiesz? Jakie? Po pierwsze, jak się dowiesz, kto ci je ukradł? Po drugie, jak to odzyskasz? Po trzecie, jak się dowiesz, kto ci je ukradł? Powiem ci tak, miałem kiedyś takiego znajomego, dobrego znajomego w sumie, i trochę pokopałem, żeby go znaleźć i mi się udało, tak? Wiem, gdzie pracuję, więc kwestia poczekania, aż wyjdzie z biura, no i zagadania, tak? A czyli ty już dzisiaj cały dzień jeszcze nad tym kminiłeś? Tak. Nie, no jestem naprawdę pełen podziwu, naprawdę. Kurde, masz dzisiaj naprawdę łeb na karku, ojciec. No dobrze, no to chyba możemy się powoli kierować w stronę. No dobra, ale to mów mi, gdzie mam jechać i czy na pewno chcesz to zrobić? Do jakiego centrum. Mówiłeś, że kto to jest? Jakiś twój stary znajomy? Tak, mój stary znajomy. Ale to gdzie ty go poznałeś i jak on ma nam w tym pomóc wszystkim? No wiesz, to jest znajomy z tamtych czasów. Nie wnikaj, dobra? A z czasów tamtej organizacji twojej dziwnej, podejrzanej? Może tak, może nie. Okej. Okay. Nie wnikaj, dobra? Nie wnikam. Gdzie mam dokładnie jechać do tego centrum? Ale co, no, gdzie jechać dokładnie? W prawo tutaj zakręć. No. I tutaj będzie parking, tutaj w Arkadiusie. Okej, okay. No ale to on chyba musi z tego Arkadiusa wyjść, żeby pójść na parking, nie? No, ale w środku powinno być, w środku jest winda, więc raczej... Chyba, że... Fakt! O! A co nam idzie? Co? Chyba dalej trafiliśmy. Czekaj, musiałbym się bliżej przyjrzeć. A wyjdź on będzie wchodził pewnie do parkingu. To jak będzie wchodził do parkingu, to wjedziemy za nim. Dobra, masz... Dobry pomysł. Ale na pewno nie boisz się takiego spotkania. Wiesz, on może myśleć, że ty nie żyjesz, nie? Wstałem, że tak myśli. I wiesz, i gość wygląda na raczej na ogarniętego i chyba sobie życie poukładał. Chcesz go znowu pchać w jakieś dziwne tematy? Tu chodzi o twoje życie, tak. Dobra, bierze. Kurde, widzowie, robi się tajemniczo. Powiem tak, wkraczamy na znowu przeszłość naszego ojca. A do którego na to podejdzie? Dobrze. Jeszcze raz zapytam. Jesteś pewny? Tak. To chodź. Będziesz z nim gadał, tak? Nie będę musiał ja. Dzień dobry.
Dzień dobry. Richard? Kopelat. Jakim cudem? Jakim? Nie, 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 nie. Ty nie oj, możesz przecież... Serio w szoku chyba jest. Ty nie żyjesz. Nie żyjesz. Żyję, jestem przed tobą. To jest niemożliwe. Nie, przepraszam, że się wtrącę i rozumiem, że pan jest przyjacielem mojego ojca i... To źle rozumiesz! Bardzo źle rozumiesz. Nie, nie po tym wszystkim. Nie po tym, Richard! Miałeś się nie pojawiać w moim życiu, rozumiesz? Myślałem, że zrozumiałeś. Potrzebuję tej pomocy. Jak ze starych czasów. Bój pomocy. Co ty sobie wyobrażasz, co? Co się stało? Jakim cudem? Co się z tobą stało? No, jak widzisz, jednak plotki, które chodzą po mieście, że nie żyje, jednak okazują się nieprawdą. Ale nie o tym teraz. O tym możemy pogadać kiedy indziej. Na razie mi zależy na tym, żeby się dowiedzieć parę faktów o tym, gdzie znikły moje pieniądze. Nie, nie, zejdź mi z oczu. Wiecie, ty i ten twój... To jest twój syn, tak? Tak. Zejdźcie mi oboje z oczu! Nie ma takiej racji. Nie rozumiesz, no chodzi o życie mojego syna, potrzebuję tych pieniędzy. Świetnie, świetnie. Słuchaj, prawie straciłem wszystko. Rozumiesz? Przez ciebie! Jesteś najgorszym, co mnie spotkało. A gdy udało mi się w końcu porządkować sobie życie, zjawiasz się, żeby mi je znowu spieprzyć! I z twoim synem, tak? Chcesz mi grać na emocjach? Słuchaj, nie ma mowy. Zostaw mnie w spokoju, ty i ten twój synalek. Jesteś złym człowiekiem, Richard, bardzo złym. A ja nie chcę być taki jak ty. Nie znowu, nie po tym wszystkim. Rozumiesz? Rozumiem, ale... nigdy nie prosiłem tym razem, naprawdę proszę. Mój syn nie umiera. Prosiłeś. Nie musiałeś nie prosić, umiera. Wystarczyło, że manipulujesz. Słuchaj, słuchaj, Richard. Dobra, załóżmy, że ci pomogę. I co wtedy, co? Słuchaj, co powie moja żona? Co powiesz to moje dzieci, kiedy zniknie ich ojciec? Tylko... Nie znikniesz. Tylko rozmawiając czemu z tobą... Czemu od razu znikniesz? Bo rozmawiając z tobą narażam ich na niebezpieczeństwo i siebie. No i Evelyn, i Jacob. Okej, okay, nie mogę odebrać im ojca. Ty też nie możesz odebrać im ojca. Wyobraź to sobie. Wyobraź. Ja nie chcę sobie odebrać syna, tak? Świetnie. Tylko wiesz co? Możesz mnie mieć za totalnego dupka. Możesz mnie mieć za zupełną świnię, ale... Wiesz co, pieprzę ciebie i twojego syna. Nie po tym, co przez ciebie musiałem przychodzić, z czym się zmagać. Nie będę teraz robić tego, na czym ci zależy, bo nie szanowałeś tego, na czym mi zależało, rozumiesz? Nie wejdę w to, choćby od tego zależało twoje życie i życie twojego syna. Przykro mi, naprawdę. Chcę, byś się postawił w moje... byś był mną, powiedzmy, i to zależało było życia twojego syna, co? Gdybym był tobą, to już dawno przystawiłbym sobie lufę do skroni. A teraz zejdź mi z oczu! Nie mogę pozwolić, żeby oni się o tym dowiedzieli! Ale jacy oni? Żadni. Jedziemy. Ty młody, jeszcze nic nie wiesz. Oni skrzywdzą mnie i moją rodzinę. Jedziemy. Idź, odejdź. Nie ma czasu. Idź, młody, idź. I naprawdę o co tu chodzi, do cholery? Mówi, że masz takiego ojca. Zejdźcie mi z oczu, zejdźcie. Przepraszam za wszystko. A przeprosiłem za późno. O co chodzi, wytłumaczysz mi? Do cholery? Oni z... Jacy oni? O czym on mówił? O żadnych. Gdzie jedziemy? Co? Wytłumaczysz mi? Halo! Muszę przemyśleć w ogóle co teraz. Czego, jakiego zaczepu szukać? Czemu jedziesz za nim? Nie jadę za nim, kieruję się akurat w stronę domu. Co jeżeli serio mu grozi coś? Przez to, że z nami rozmawiał. Co jeżeli nam teraz coś grozi? Kto miałby się dowiedzieć, że coś gadał? Co jest? Co się stało? Ciężarówka w niego uderzyła. Wracaj tam, trzeba mu pomóc do cholery! Nigdzie nie jedziemy. Chłop potrzebuje pomocy, trzeba po karetkę zadzwonić! Nie ma takiej opcji, nic nie widziałeś, nic się nie zdarzyło. Chłop tak czy siak już pewnie... Wytłumaczysz mi do cholery jasnej, o co tu w tym wszystkim chodzi? O nic. O jakich ich mu chodziło? O żadnych ich, nie przejmuj się. Ja już nie wiem, co tu się dzieje, rozumiesz? Nic się nie dzieje, mówię ci, żebyś się nie przejmował. Czemu nie rozumiesz? Jedziemy do domu, wszystko będzie dobrze. Czemu udaje, że się nic nie wydarzyło? Bo się nic nie wydarzyło. To tylko w twojej głowie. Kurde, widzowie, co jest? Czy to był przypadek, że gość miał wypadek akurat po naszej rozmowie? Czy ten Tyr to był jakiś losowy gość, czy to był ktoś, o kim on wspominał? Ten gość powiedział, że jeżeli oni się dowiedzą o tym, że rozmawiają z, że on rozmawia z Richardem Clintonem, to będzie miał przerąbane. Po tym nagle wypadek! Nagle! Nie wiem, widzowie, co o tym myśleć. Piszcie w komentarzach, czy to był przypadek, że to akurat ten wypadek stał się tuż po tym, czy...
nie wiem, mam łeb rozwalony, szczerze mówiąc, możecie pisać swoje teorie w komentarzach. I najwidoczniej zniknięcie pieniędzy kryje coś więcej ze sobą niż tylko zwykłych złodziei. I ewidentnie nasz ojciec coś ukrywa. Do zobaczenia widzowie w następnym odcinku za 2 dni. Na razie.